Byłam tam. W podpalonej klatce, wśród burzących się domów, wśród gruzów i popiołów. Zygzaki ognia i czerwone płomienie otaczały mnie. Groziły, że schwycą mnie. Maja Ostaszewska to dziś jedna z najbardziej lubianych przez widzów aktorek w Polsce. Okazuje się, że w życiu prywatnym nie zawsze spotykała się z uznaniem i sympatią otoczenia. Urodziła się 3 września 72 roku w Krakowie i wywodzi się z zasłużonej dla Polski rodziny Ostaszewskich Herbu Ostoja. Dorastała w rodzinie praktykującej buddyzm. Przez 3 lata mieszkała z rodzicami w ośrodku buddyjskim w Przesiece w Karkonoszach. Jak wspomina w rozmowie z Na Żywo, przez swoje wyznanie miała problemy w szkole. Jako młoda dziewczynka wychowywana w rodzinie wyznającej buddyzm, byłam prześladowana przez rówieśników i straszona piekłem. Dziś mówię o tym z uśmiechem, ale wtedy wcale nie było mi wesoło, wyznała w tygodniku. Aktorka wspomina, że zdarzało jej się uczestniczyć w imprezach organizowanych przez jej rodziców. Dziś uważam, że to nie było fajne. Przyjaźniłam się ze starszymi, więc nie mam licealnych wspomnień ze swoimi rówieśnikami. Nie byłam nawet na studniówce, zdradziła w Na Żywo. Ojciec Ostaszewskiej jako założyciel muzycznego zespołu Ocean silnie związany był z krakowskim środowiskiem jazzowym. Aktorka zawsze podkreślała, że rodzice nigdy nie narzucali jej buddyzmu, jednak ona sama wybrała ten sam kierunek. Obecnie jest zdeklarowaną wegetarianką i obrończynią praw zwierząt. Po studiach realizowała się głównie jako artystka. Później przyszła pora na pierwszą poważną relację. Przez 2 lata związana była z reżyserem Łukaszem Barczykiem, którego poznała pod koniec lat 90. przy pracy na planie filmowym. Związek ten nie przetrwał próby czasu i para rozstała się po zaledwie 2 latach. Obecnie aktorka jest w związku z Michałem Englertem, byłym mężem reżyserki Małgorzaty Szumowskiej, a ta z kolei jest żoną Mateusza Kościukiewicza. Cała czwórka żyje w przyjaźni i spotyka się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Ostaszewska i jej ukochany również poznali się na planie filmowym. Owocem miłości obojga są 8-letni Franciszek i 6-letnia Janina. Aktorka póki co nie planuje ślubu, ale z pewnością go nie wyklucza. Jedno jest pewne, życie prywatne Mai Ostaszewskiej nigdy nie przyćmi jej kariery zawodowej.